Witam w grze Magic the Gathering Arena. Niestety nadal zamknięta beta, ale mam nadzieję, że wkrótce się to zmieni. I dzisiaj chciałbym zrobić taki krótki poradnik. Jakie karty tworzyć? To znaczy, może nie do końca jakie, nie ma, nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, jakie karty tworzyć, ale może na czym się skupić. Jest to raczej poradnik dla graczy początkujących, nie mających może wiele doświadczenia z Magiciem. Powiem tak. Kiedy ja, w sumie nie tak dawno, zacząłem grać właśnie w Magic the Gathering Karina, bo dopiero dostałem wówczas klucz, niedawno, no wiedziałem troszeczkę czego się spodziewać, ale i tak byłem przytłoczony ilością kart, ilością możliwości i naprawdę nie wiedziałem na czym się skupić i co, co tworzyć, jaką talię w ogóle zbudować, bo mamy kilka stali startowych, grając pojawiają się te talie takie jakby za zadania, typu wyrzucić chyba tam ile, 50 lądów, czy 30, no coś jakoś tak, my po prostu wyrzucamy lądy, możemy nawet przegrywać każdą grę, byle jak najwięcej lądu wyrzucić, dostaniemy metalię. co za tym idzie, chyba jakieś tam nawet nowe karty, więc można jakiś tam pomysł sobie zdobyć. No ale jeżeli mamy już trochę tych dzikich kart, które pozwalają nam stworzyć nowe karty, no to na czym się skupić? No jak widzicie, ja mam, mogę sobie w tym momencie stworzyć 7 my, my, mitycznych rerów, 7 rarów zwykłych, 16 ankamonów i 14 yy, kamonów. Oczywiście, yy, należałoby się skupić po pierwsze na jakiejś jednej mechanice. Tak bym radził na sam początek jakiejś jednej mechanice. Być może na talii chyba lepiej jednokolorowej, ewentualnie dwukolorowej. Yy, też można coś fajnego wymyśleć. I raczej skupić się na, jakimś, na jakiejś jednej zależności. Na przykład na jakimś jednym rodzaju stworów. Przykładowo na zombie, tak? Chyba to była moja druga talia, którą zrobiłem. Pierwsze to był coś w rodzaju Burn, czyli palenie. Czerwona, taka pseudo-agro. No, mniejsza o to, chyba nawet gdzieś tam jakiś film został z tego. Jeśli ktoś jest zainteresowany, może, może obejrzeć. W każdym razie, już gdzieś o tym kiedyś mówiłem. Może tak, pierwsza rada, o właśnie o tym miałem powiedzieć, pierwsza rada, nie tu miałem kliknąć, tylko tutaj. Czego nie tworzyć w tym momencie? Dzisiaj jest któryś tam, nie wiem, 6, 7 września, daje się. No w każdym razie początek września i w październiku, z tego co się orientuję, ma być rotacja, czyli już o tym mówiłem, powtarzam, wypadnie Kaladesh, Eder Revolt, Amonkhet i Hour of Devastation tych kart, tych talii już nie będzie można używać. Chociaż jeżeli jest, będzie zasada, która obowiązywała na przykład w Magic the Gathering Online, karta o tej samej nazwie, czyli generalnie ta, ta sama karta, czyli reprint jeszcze raz stworzona, która na przykład była w Amonkhet, a która jest w którymś z tych zestawów dostępnych czy tych nowych, które będzie, będzie ją można nadal grać, jeśli taką kartę Posiadamy. E, przykładowo, przykładowo nie jestem pewny, Dures no nie. Akurat mamy tutaj Zixalan, jest dures z Zixalan i jest dures z Corsetu z, z Czyli tej podstawowej. No ale generalnie, gdyby Xalan wypadł, a to nadal by obowiązywało, no to tak jakby się liczyło, że mam cztery karty. Tą nadal będę mógł wersję używać. No ale takich kart wiele nie jest, więc odradzałbym tworzenie kart właśnie jeszcze raz z Kaladeszu, Amonkhet, Hour of Devastation i Eder i, 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 i Revolt. Bo po prostu one za niedługo raczej, one za niedługo wypadną, więc nasza talia, na którą mogliśmy wydać nasze ciężko zdobyte dzikie karty może być po prostu nieaktualna, trzeba będzie coś nowego tworzyć. Generalnie zawsze w i papierowym wersji Magica i w tej wersji Magic The Gathering Online, gdzie karty można było kupować, wymieniać, czy znaczy w ogóle w Magic The Gathering Online, żeby zacząć grę trzeba było zapłacić za pakiet startowy, żeby założyć konto, czy inaczej zakładając konto wpłacaliśmy kwotę na pakiet startowy i tam sobie można było jakiś ten wybrać. I nie było czegoś takiego, że dostawało się za darmo paczuszki, można je było kupić, no ale był jeszcze rynek kart pomiędzy graczami, oraz oczywiście były takie nieoficjalne sklepy, które sprzedawały karty. Można było za dość tanie pieniądze sobie coś złożyć, no ale jednak nie za darmo. I w, w tamtej wersji zawsze najdroższymi kartami były kart dające manę, na początku tury jakąś przewagę many, oraz oraz lądy, te dwukolorowe lądy, które gdy budujemy talię, no właśnie dwukolorową, czy nawet, no nie wiem, trzykolorową, w ogóle wielokolorową, o tak powinienem powiedzieć, które naprawdę potrafią nam ładnie poprawić ten mana base, czy bazę many niech będzie, bo na przykład grając, nie wiem, biało-niebieską talią, używając tylko pól i, eee... ojejku, czego? Rzek? No nieważne, białych, niebieskich lądów to no, może się okazać, że na przykład dobieramy tylko jeden kolor, i brakuje nam tego białego, żeby jakąś fajną kartę tego drugiego koloru, żeby jakąś fajną kartę rzucić. Więc tutaj generalnie z dość dobrym pomysłem jest, jeżeli już nie jesteśmy naprawdę pewni, co, co wrzucić, co stworzyć, i stworzyliśmy sobie talię dwukolorową, to dobrze jest właśnie zainwestować dzikie karty w te złote, Złote landy dwukolorowe, złote. Erki oczywiście, widzicie, to nadal z gwinta zostało, złota karta. Chodzi oczywiście o Erki i tak, szczególnie bym polecał: 5 kart, już o nich gdzieś tam mówiłem, ale to się mogło w filmie zagubić, bo, bo mówiłem też tam rozgrywki, bo mniejsza o to. W każdym razie, tak, po pierwsze Glacial Fortress. To są karty tego samego typu, to znaczy dwukolorowe i bardzo podobny tekst mają. Ona wchodzi stapowana, chyba że już na stole leżą sobie, właśnie, a ja mówię rzeka, a tu wyspa, leżą sobie pola albo wyspa. Czyli, jeżeli zwykły ląd sobie rzucimy, to to wchodzi też niestapowane i od razu mamy do wyboru, czy chcemy użyć białą, czy niebieską manę. Dlaczego akurat te pięć, które wybrałem? Ponieważ one już pojawiły się w pięciu, do tej pory w pięciu rozszerzeniach, więc jest szansa. Jeżeli my je stworzymy teraz, no to po pierwsze, one nam, że tak powiem, starczą no, pewnie na rok do momentu, kiedy. Akurat Xalan wypadnie, ale może właśnie za rok, na przykład w korsecie nowym, pojawią się znowu te karty, więc jest bardzo duża szansa. Tak na szybko nie sprawdzałem wszystkich, ale sprawdziłem na przykład sobie o to: Concealed Cartyard i Isolated Chapel. Akurat te karty chyba pojawiły się razem z obecną wersją bodajże dwa razy. Więc jeszcze raz mówię: Glacier Fortress na pewno, biało-niebieskie. Dalej Drowned Catacomb, niebiesko-czarne. Dalej Dragon Skull Summit, gdzie on tu jest? O jest, Dragon Skull Summit, czarno-czerwony. Czarno Dalej Rootbound Crack, czyli e, 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 gdzie on tu jest? Czerwono-zielony, o jest tutaj, czerwono-zielony. I Sunpetal Grove, czyli biało. Zielone albo zielono-biały. Generalnie te, te lądy bym polecał, jeżeli tworzymy oczywiście dwukolorową talię, która składa się właśnie z tych, z tych, z tych kolorów. Oczywiście, no jeżeli wiadomo, jeżeli mamy karty, jeżeli mamy te dzikie karty, i będą jakieś lądy dwukolorowe, no chociażby właśnie z. Z Dominarii, tak jak tutaj, Isolated Chapel, to jak najbardziej warto je też tworzyć, no bo one nam zdecydowanie manę poprawiają. No i też starczą nam na, na, na całkiem długi czas, bo Dominaria weszła niedawno, więc, więc spokojnie można też je tworzyć. Ale tamte pięć wydaje mi się, że są takie, takie pewniaki. Tak jak powiedziałem, najbardziej czy najdroższe karty. Które można było kupić, i one faktycznie no, po kilkanaście, kilkadziesiąt euro potrafiły kosztować. Były takie, które poprawiają nam manę, które dają nam manę, tak jak na przykład Mox, Mox Amber tutaj. W wersji Magic the Gathering online on na pewno by kosztował niezłe pieniądze. Zresztą, prawdopodobnie jakbyście gdzieś tam wpisali, w sumie sam chętnie chyba to muszę sprawdzić, ile to by kosztowało w wersji papierowej czy też w wersji online. Dalej. Jeżeli właśnie na początku jesteśmy przytłoczeni ilością kart, nie wiemy co tworzyć, nie wiemy na czym się skupić. No oczywiście można zacząć od tych deków startowych. One nie są złe. Testowałem je też w innych filmach, także zapraszam, można sobie obejrzeć coś tam mówię co o nich myślę. Oczywiście one te deki podstawowe są takie, że tam właściwie z wszystkiego po trochu. Więc jak jest wszystkiego po trochu, to nic nie jest do końca dobre, więc tam wystarczyłoby na przykład w czarnej talii, moim zdaniem, bardzo prosto wywalić to, co nie jest zombie, wstawić więcej zombie i będzie całkiem niezła talia. Albo na przykład stworzyć wampiry, chociaż wampiry tam są chyba z cztery sztuki, no ale mniejsze o to. Nie o tym jest ten poradnik. Dalej. Karty, które warto tworzyć, to są takie karty, które będą nam, będą uniwersalne, to znaczy one będą się sprawdzały w różnych taliach, w takim sensie, że na przykład stworzymy sobie talię pod zombie, niech będzie, że to czarna i karty, które my będziemy już mieli w naszej bibliotece, one będą dobre i pod zombie i pod na przykład wampiry i pod jakiś tam dwukolorowy deck i pod na przykład no nie wiem, pod wyrzucanie kart przeciwnikowi z ręki, czyli pod discard i tak dalej, i tak dalej. I z białych kart... Z białych kart, tak? Takimi dość uniwersalnymi kartami, które warto mieć, jest na, przykład, jest na przykład Seal Away. Czyli enchantment, który możemy rzucić w turze przeciwnika, jeżeli mamy oczywiście manę, na stwora, który się stapował, który zamierza nas zaatakować. I on ten enchantment jakby go blokuje. Wywala go z pola bitwy, wchodzi pod. Stwór wchodzi pod ten Siloway, jest zablokowany, nic nie może zrobić, no chyba że nam przeciwnik ten enchantment zniszczy. Ale to może być w każdej białej talii, jak najbardziej warto to moim zdaniem mieć. Podobna karta znajdzie się jest, Luminus Bonds, akurat ta jest mniej może użyteczna, ale możemy łatwo sprawić, że stwór przeciwnika będzie zdecydowanie mniej. Mu użyteczny bądź, będzie mógł nim blokować ani atakować też w bardzo różnych, w bardzo różnych taliach może nam się to przydać. Dalej, OK. Radiant Destiny, akurat tego nie mam, ale jeżeli będę tworzył białą talię albo białą jakąś tam talię, to bardzo prawdopodobne, że to sobie stworzę. Jak to działa? Mamy ascent, czyli musimy mieć 10 momentów na stole. Landy, nie landy, stwory, wszystko to, wszystkie karty, które my mamy pod naszą kontrolą, dostajemy błogosławieństwo miasta, City Blessing i wtedy stwór, którego wybraliśmy, kiedy rzucamy tą kartę, wszystkie stwory są silniejsze, czyli 1 plus 1, jeszcze mają vigilance, czyli nie będą się tapować w czasie Ataku. Fajna sprawa, tworząc na przykład, no nie wiem, białe talie kotów, czy też talię, czarno-białą talię wampirów, czy też jakąś tam biało-zieloną talię. No jest tu sporo możliwości, także jest to dość uniwersalna moim zdaniem karta i no warto by w nią zainwestować. Ja myślę, że to zrobię. Jeszcze może jedna z białych, bo oczywiście tych kart jest tu tyle, że no jeżeli będziemy tworzyć talię, no to po prostu wybieramy to, co jest nam potrzebne. Xalan. O jest. O, to też jest świetna karta. Niestety mam tylko jedną. Ona działa podobnie jak Silo Way, tylko ona. Exile, czyli wyrzuca z gry. Czyli jakby ta karta wędruje pod Xalan's Blessing Binding. Podobnie działa jak Seal Away, ale działa też, działa na stwory, na enchantmenty, na Planeswalker'ów działa. Nie dość, że wyrzuca go z przeciwnikowi z gry, to jeszcze przeciwnik nie może tej karty drugiego egzemplarza zagrać. Czyli, no nie wiem, wyrzucamy mu jakiegoś Planeswalkera, on może mieć jeszcze jednego na ręce i go nie może zagrać, bo on już jest przez Excellence Binding zablokowany. Także fajna karta. Dobra, oczywiście to nie wszystkie możliwości, no ale ale, ale przechodzimy dalej. W niebieskich bym w ogóle proponował skupić się na kontrach, czyli na kartach, które za niewielką cenę potrafią zablokować jakąś dużą, dużą kartę przeciwnikowi. Coś takiego, właśnie jak cenzor za dwie many, każdy, każdy czar przeciwnikowi zablokuje, chyba że przeciwnik zapłaci jeden, więc to lepiej używać, kiedy przeciwnik nie ma możliwości. Zapłacenia. Dalej. Warto też. O, i to bardzo często się pojawia, prawie w każdej chyba niebieskiej talii, ale nie tylko. Niebiesko też. Opt. Za jeden many odchudzamy sobie talię. Możemy zobaczyć, co tam leży na wierzchu. Możemy to wrzucić pod spód, jeżeli nam nie odpowiada, i dobieramy kartę. Do tych kontr jeszcze, co bym tutaj proponował. Essence cutter, czyli kontrujemy stwora. Jest to Kamon I już proszę zobaczyć: Amon Cat, i też w korsecie jest. Dalej. Negate. Negate. O jest. Negate też, tyle że blokuje coś, co nie jest stworem. Cancel. Blokuje coś, co. cokolwiek. Po prostu jakiś spell. Może to być stwór, Enchantment, Planeswalker. Też oczywiście musimy to mieć manę, żeby przeciwnikowi to zablokować. I no, wtórzę przeciwnika. Chociaż nie zawsze, jeżeli on coś rzuca w naszej turze jakiś instant, to też możemy zablokować. No i R i, i, i R co to było? Zaraz, niech to znajdę. E disallow, disallow. A, to będzie e -je, o było. Przepraszam, jest disallow. Czyli nie tylko możemy skontrować czar, ale także umiejętność, którą przeciwnik aktywował. Chociaż akurat no, tutaj należałoby taki, taką gwiazdkę zrobić przy tej karcie, bo jak widzicie jest to e, karta z tych, które niedługo wypadną, więc no, to, tego bym nie radził akurat tworzyć. No, po prostu niedługo nie będzie grywalny, no, chyba że się coś podobnego pojawi. E, no dobra, czarne karty. Tutaj takimi uniwersalnymi kartami moim zdaniem są wszystko, jest wszystko to, co niszczy. Bo to możemy używać no, w, wielu, w wielu taliach i czarnej na cokolwiek na zombie, na wampiry, nie wiem, na szczury, na demony, na. no nie wiem, no cokolwiek albo w dwukolorowych. Też zawsze fajnie jest mieć możliwość zniszczenia przeciwnikowi stwora. Czyli tu taką kartą do tej pory w... chyba zawsze w czarnej talii ją widzę. Ktoś to mi zagrywa, czyli Fatal Push. Oczywiście ta wypada, więc tej bym nie polecał, jeżeli ktoś jej jeszcze nie ma. Ale na przykład Cast Down niszczy nielegendarnego stwora. Walk the Plank niszczy coś, co nie jest merfolkiem. No, jeżeli większość tali, to nie będą merfolki, więc musi mieć niezłego pecha, żeby akurat na nich trafić. No i oczywiście chyba taka najbardziej typowa Murder niszczy jakiegoś stwora. Co tu jeszcze wraz z Contempt było? To będzie tu? Nie, bo tam jest chyba Exile. No, nie widzę teraz, no ale generalnie wszystkie karty, które, które będą niszczyły przeciwnikowi, są bardzo moim zdaniem uniwersalne. Możemy je w różnych taliach, nie wiem, czerwono-czarnej, czerwono czarno-niebieskiej, nie wiem, biało-czarnej, czy, czy czarno-zielonej, no w każdej, w każdym połączeniu zniszczenie przeciwnikowi stwora może być, może być dobrym. Pomysłem i dobrym rozwiązaniem, jeżeli nie mamy jakiegoś, nie wiem, pomysłu na, na, na talię takiego, który po prostu już się nam te karty nie zmieszczą. Dalej. Czerwone, podobnie jak czarne. Jak to było? Nie, inaczej wpiszę, powinno. O, jest. Tutaj czerwone bym polecał karty, które mm, zadają damage, ale taki uniwersalny damage, to znaczy jakiemuś celowi nie tylko stworowi. Może to być Planeswalker, może to być przeciwnik, może to być też yy, na przykład yy, stwór, oczywiście. Yy, kuszące są czasem karty typu Magma Spray. Za jeden many zadaje dwa damage przeciwnik, stworowi przeciwnika i może go wyrzucić mu stali. No ale jeżeli przeciwnik. Nie wykorzystamy tego we wczesnej turze i przeciwnik ma większe stwory. No to właściwie wiele im, wiele krzywdy tą kartą nie zrobimy. Lepsza jest inaczej, lepsza, no bardziej uniwersalne. Karty typu Shock za jeden many, zadaje dwa damagea komuś, stworowi, przeciwnikowi, planeswalkerowi. <laughs> Chandra Pyrohelix też nie jest zła. Co tu jeszcze? Lightning Strike na pewno za dwa many, trzy damageą. Wizards Lightning, albo Fiery Canonade, o jeżeli gramy piratami, zadaje wszystkim, nie piratom, więc fajnie. Nasi piraci będą, chyba że gramy przeciwko piratom, wtedy będzie trochę gorzej. Co, O właśnie? Wizards Lightning, co jeszcze? Banefire jest takie dość użyteczne. Gdzie to Banefire będzie? o oh jest, banefire, tylko że to jest sorcery tamte to było wszystko bodajże instanty a sorcery tylko w naszej turze możemy rzucić, natomiast instanty w turze przeciwnika też, ale to może być niezły finisher więc jest to też niezła niezła karta dobra, to były czerwone I jeszcze zostały nam zielone takie krótkie podsumowanie w zielonych generalnie bym polecał Karty, które albo dają manę, takie jak Lanowar Elf, Momencik. jest. Lanowar Elf, no, nie wiem ile tam się ich dostaje na start, ale 4 to jest generalnie bardzo dobra, dobra sprawa. Lanowar Scout, trochę gorszy, ale też zobaczcie, możemy dorzucić sobie ląd do, na stół. Więc nieźle. Drwa na przykład dwa wtórze. Fajna sprawa. Ten, no trochę gorszy, bo on dodaje, za dwa many dodaje jeden many, więc no, trochę gorzej. Ale też karty, które wyciągają nam lądy, więc to też może być niezłe odchudzenie talii, niezłe budowanie many i możemy nie, jakieś większe stwory, jakieś koksy rzucić szybciej niż przeciwnik. Więc to bym polecał w zielonych kartach. Oczywiście, tak jak powiedziałem, nie są to. Nie jest to jedyna możliwość, bo wszystko zależy od tego, co chcemy stworzyć. Jeżeli chcemy stworzyć sobie no nie wiem, talię na diskardowanie czarną, przykładowo, no to tam oczywiście tworzymy sobie karty, które będą przeciwnikowi diskardować. Ale tam akurat też przyda się coś, co niszczy przeciwnika stwory. E, mówię, no wszystko zależy od tego, co chcemy stworzyć i tak jak mówiłem gdzieś tam wcześniej na początku, e, tworząc w ogóle karty, skupmy się na jednej talii. Nie rozdrabniać, e, no raczej nie powinniśmy się rozdrabniać, na pewno nie powinniśmy się rozdrabniać na różne, o to fajne, to se stworzę, o to też fajne, to se stworzę. E, I warto zawsze mieć jednak te cztery karty w deku, no bo na początku w zielonej talii takie Lanowar Elves chcemy jak najszybciej wyrzucić. Warto też na przykład no skupić się na czy tworząc talię pod jakieś stwory, warto poszukać, czy nie ma tam kogoś, kto będzie wzmacniał te stwory po prostu i to jest zawsze dobry wybór, na przykład coś źle wpisałem pewnie, nie? O tego mi chodziło. Benalisz, a nie Bonalisz. Benalisz Marshal, nasze stwory, wszystkie stwory będą silniejsze 1 plus 1, czyli teoretycznie możemy go nawet grać, nie wiem, z białymi wampirami, one też będą silniejsze. Dalej. W niebieskich nie pamiętam, akurat prawdę mówiąc, chyba za mało nimi grałem, ale oczywiście, co już było w mojej talii. Dead Baron, który wzmacnia zombie, świetna karta. Mamy ich, mamy ich już dwóch, nawet na starcie, w talii startowej, więc tylko dwóch musimy stworzyć. I już mamy całkiem niezłą podstawę pod zombie deck. Dalej pod gobliny. Goblin, jak on tu się nazywał? O ten, goblin Trashmaster. Nasze gobliny są silniejsze, możemy z goblina poświęcić i. <laughs> I, I zniszczyć artefakt. O, nawet tego mam trzy razy, nie widziałem. <laughs> Dalej. Elfy. Chociaż tali na elfy jeszcze nie widziałem. Nie grałem z nikim przeciwko elfom, ale proszę, jaki tani. Wszystkie elfy będą silniejsze, więc też można. Z artefaktów. Chief of the Foundry, no tylko, że ten będzie wypadał, więc on nie bardzo nam się może przydać, no ale tego typu karta, że wszystkie artefakty są, czy artefaktyczne stwory są silniejsze, jeżeli gramy artefaktami jak najbardziej. I tu jeszcze jedna była, banner coś tam? O, Vanquisher's Banner, to też działa podobnie. Yy, wybieramy sobie rodzaj stwora, wszystkie stwory yy, wszystkie stwory, nie dość że są silniejsze, to jeszcze jakie je zagrywamy ten dany typ, to dobieramy sobie dodatkową kartę Bardzo fajna rzecz, czy na przykład yy, yy, jednak jest więcej yy, Czy na przykład to, The Immortal Sun, to jest Meticler, co prawda? Ale gracze nie mogą aktywować Planeswalkerów. My też oczywiście. Jeżeli mamy Planeswalkera i to w talii, to, to trochę bez sensu, bo, bo się wyklucza. Dobieramy dodatkową kartę. Fajna sprawa. Nasze czary kosztują jeden mniej. Fajna sprawa. No i stwory, które kontrolujemy, są silniejsze o jeden. Fajna sprawa. No z tym, że w szóstej turze wychodzi, chyba że mamy jakiś sprytny sposób na jakieś wcześniejsze wyłożenie tego na stół. Bo i tak można. No i jeszcze na sam koniec o Planeswalkerach powiem. I tak już się zrobił dość długi film. Planeswalkerzy oczywiście nie muszą być w każdej talii. Nie do każdej pasują. Także, no, jakby nie jest to, nie wiem, o zrobię sobie Planeswalkera i będę wygrywał. Można popróbować. Czasem czterech potrafi troszeczkę zapchać nam deck, bo możemy dobrać dwóch i jest to niepotrzebne, a z drugiej strony jak mamy ich za mało, to nie dobierzemy. Więc tutaj po prostu trzeba popatrzeć na ich umiejętności, to co robią, czy to pasuje do talii, którą chcemy stworzyć. <coughs> Ten mi na przykład pasował do talii, w której miałem podbierać stwory przeciwnikowi. I dobiera, dobiera kartę, więc jest taki no, no całkiem całkiem spoko. No ale jakoś no, tutaj wielkiej przewagi nie robił. No ale mówię: Brainswalker można stworzyć dwóch, trzech, może czterech. Nawet jeżeli mamy te Metic Rare Wildcard. No ale nie jest to kluczowa rzecz. On się może przydać, może nieźle przeciwnikowi namieszać, ale nie zawsze dojdzie i można zrobić grywalną talię spokojnie. Bez nich. No to w dzisiejszym, no, to chyba tyle. Mam nadzieję, że to, co mówiłem, pomogło. Troszeczkę się rozgadałem, prawie pół godziny. No ale mówię, jeżeli ktoś zaczyna, jest przytłoczony, nie wie co stworzyć, nie wie w co warto zainwestować, te dzikie karty, których wcale nie dostajemy tak dużo, no to mam nadzieję, że ten poradnik pomógł. Ja kończę, żegnam się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.